Dla wielu ludzi marzec może być brutalnym miesiącem. Nie złym, po prostu brutalnym. Jak mówię marzec, to chodzi mi o ten okres czasu teraz, gdzie my ludzie znajdujemy się po prostu na pewnym etapie naszej ewolucji. Bo ludzkość cały czas ewoluuje, nie? Rozwijamy się, uczymy się nowych rzeczy, łączymy informacje w jakiś nowy sposób, dzięki temu odkrywamy coś nowego, jakąś nową informację, nowa wiedza dociera do nas, nowa prawda dociera do nas. Po drodze popełniamy błędy. Te błędy ujawniają jakieś nowe informacje. Na bazie tych nowych informacji podejmujemy nowe decyzje. Te nowe decyzje sprawiają, że widzimy jakieś nowe efekty. Nasza świadomość się poszerza, widzimy nowe rzeczy, rozumiemy nowe rzeczy. Dzięki temu zmienia się nasze zachowanie i nasz sposób podejmowania decyzji. I zmieniamy się i ewoluujemy. Teraz w marcu my ludzie znajdujemy się na pewnym etapie naszej ewolucji. I teraz w marcu jest taki okres czasu, gdzie jest duży nacisk na ujawnienie prawdy. Nie tylko jeżeli chodzi o świat. Teraz w marcu jest duży nacisk na ujawnienie prawdy na temat Ciebie. Ciebie. Sporo ludzi, może Ty, teraz w marcu, znajdziesz się w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach. Staną się pewne rzeczy może w Twoim życiu. Może będą jakieś dyskusje, ktoś coś powie albo zachowasz się w pewien sposób. I te okoliczności, te sytuacje, to, że ktoś coś Ci powiedział, to może rzuci światło na pewną część Ciebie, której może nienawidzisz, której może się wstydzisz bardzo, którą ukrywasz bardzo mocno, której nie chcesz, którą uważasz może nawet, że nie masz, że nie masz takiej części, której się opierasz bardzo mocno. Padnie światło na taką część Ciebie. Mniej dojrzałą, mniej rozwiniętą, straumatyzowaną, skrzywdzoną, pełną bólu i cierpienia, negatywną, toksyczną, padnie światło na taką część Ciebie. I może będziesz strygerowany intensywnie. Bo jeżeli ktoś, powiedzmy, że jakaś osoba powie pewne słowa, które rzucą światło na pewną część Ciebie, której bardzo nie chcesz i próbujesz siebie przekonać, że nie masz takiej części, to będziesz strygerowany. Ktoś może powie pewne słowa i zareagujesz tak. Co powiedziałeś? Dlaczego tak powiedziałeś? Dlaczego tak powiedziałeś? O co Ci chodzi? O co Ci chodzi? Powiedz naprawdę, o co Ci chodzi? Wiesz co? Ja nie jestem tą osobą, wiesz? Ja tak nie robię. Ja nie jestem tą osobą. Ja nigdy tak nie robię. Jak zobaczysz siebie w takiej sytuacji, gdzie jesteś strygerowany bardzo mocno, to po pierwsze zrozum, że masz taką część siebie, na którą padło światło. Jesteś tym też. To nie znaczy, że to, na co padło światło, to jesteś ty absolutnie. Masz po prostu taką część. Masz taką negatywną, toksyczną, masz taką słabą część. Masz ją. Jeżeli reagujesz intensywnie, to zrozum, masz taką część. I to, jak intensywnie reagujesz, jak widzisz, że reagujesz bardzo intensywnie, nie? To, jak intensywnie reagujesz, pokazuje tobie, jak mocno opierasz się tej części ciebie. Jak mocno ją odpychasz od siebie. Jak odpychasz pewną część ciebie, która jest może toksyczna, negatywna, słaba, jak ją odpychasz, to stwarzasz taką iluzję, że nie ma tego. Po prostu jest głębiej, w cieniu i działa cały czas. To, że wyszła teraz tylko, to, że teraz na nią padło światło, to nie znaczy, że ona działa teraz tylko. Ona siedzi w cieniu i działa, i wpływa na Twoje życie, i sabotuje Twoje życie, i toksyfikuje non-stop każdego dnia Twoje życie z cienia, z głębi. Cały czas wpływa na Twoje życie, po prostu Ty go nie widzisz. Teraz pewne słowa rzuciły światło na nią i ona wyszła na powierzchnię. Jesteś w trudnej sytuacji. Bo wyszła i wkurza Cię to, bo chcesz udowodnić, że tego nie ma. Jak widzisz, że reagujesz bardzo intensywnie, to zrozum, że zajmie Ci jeszcze trochę czasu. Jak jesteś na takim etapie, gdzie bardzo intensywnie reagujesz, jak mocno Cię trygeruje ujawnienie tej części Ciebie, to oznacza, że jeszcze zajmie Ci trochę czasu, aż ją zintegrujesz. Aż
zrozumiesz, że masz taką część, zaakceptujesz tą część, zaczniesz pozwalać jej wychodzić powoli i pomagać jej dożywać. To zajmie ci trochę czasu. Jak spotkam ciebie, nie? I rozmawiamy. I ty zobaczysz, że ty się zachowujesz w taki sposób. Wiesz co, strasznie nienawidzę takich negatywnych ludzi. Takich toksyczni ludzie są okropni, wiesz? Strasznie są okropni. Tak, nie mogę wytrzymać przy takiej negatywnej osobie. Jak widzę ciebie, jak tak mówisz o pewnych toksycznych ludziach i widać, że jesteś striggerowany, to już wiem, że masz to, co wskazuje, że jest okropne, masz to w sobie, masz taką toksyczność w sobie, taką negatywność w sobie, po prostu ją bardzo mocno odpychasz. I już wiem, że ta toksyczna część ciebie siedzi bardzo głęboko w twoim cieniu, bardzo głęboko siedzi, opierasz się, jesteś na etapie, gdzie opierasz się, nawet nie chcesz przyznać się do tego. Wiem, że siedzi tam głęboko i wpływa na twoje życie. I już wiem, że w twoim życiu będzie sporo negatywności jeszcze. Wiem, mogę już się spodziewać, że będzie wokół ciebie dużo negatywności, bo ta część ciebie, której się opierasz, będzie wpływała cały czas na twoje życie. I zajmie sporo czasu, aż powoli ją zintegrujesz i ją zmienisz. To nie znaczy, że nie będę miał kontaktu z tobą, po prostu wiem, gdzie stoję mniej więcej, nie? Więc ktoś może powie pewne słowa, które rzucą światło na pewną część ciebie, której bardzo nie chcesz, albo bardzo się wstydzisz i ci się wkurzysz, strygerujesz się. I zobaczysz, że masz w sobie taką część. Może teraz w marcu znajdziesz się w takiej sytuacji. Staną się pewne rzeczy w twoim życiu, pewne okoliczności, podzieją się pewne rzeczy w twoim życiu, które rzucą światło na inną część ciebie, na jakąś część ciebie, która jest słaba i straumatyzowana i pełna bólu, cierpienia. Czyli podzieją się pewne rzeczy w twoim życiu, pójdziesz do domu i będziesz płakał. Albo będziesz załamany. I wiesz, co będziesz mówił? Nie mogę. Ja nie dam rady. Ja nie mam siły. Nie ma wyjścia. Nie. Ani tu. Nie. Co ja próbuję zrobić z tym rozwojem? Nie da się. Nie można. Nie można. Nie rozumiecie, ludzie, ja nie mogę. Może ty, ale ja nie mogę. Ja nie mam siły. Ja nie mogę znieść. Nie dam rady. Nie mogę sprawić, że będzie mi fajnie. Po prostu ja nie mogę. Nie da się. Padło światło. Pewne okoliczności rzuciły światło na pewną część ciebie. Ona wyszła na powierzchnię. I mówi. Mówi przez ciebie. Może na głos, może w twojej głowie. Nie mogę. Pamiętaj, to jest część ciebie. To nie jesteś ty absolutnie. Ale musisz pozwolić tej części siebie się wyrazić. To jest bardzo duży krok w integracji. Bardzo duży krok w kierunku leczenia tej części. Pozwól jej się wyrazić. Jak jesteś w sytuacji, gdzie siedzisz w domu i mówisz, nie mogę, nie dam rady, nie mam siły, wiesz. Nie można. U mnie, w moim życiu nie można rozwiązać czegoś tam. Nie mogę stworzyć fajnej sytuacji. Po prostu ja nie mogę. Pozwól sobie powiedzieć te słowa. Pozwól wyrazić się tej części ciebie. Pozwól jej pobyć. Tak zamiast ją odpychać znowu, zamiast te części ciebie, które rozwijasz, nie? Zamiast użyć tych części ciebie, tych innych części ciebie, silniejszych, bardziej dojrzałych, żeby ją odepchnąć, to pozwól tej części, żeby była i powiedziała to, co chce. Dużo ludzi boi się powiedzieć takie słowa. Dużo ludzi boi się, bo w rozwoju osobistym, duchowym, to prawo przyciągania i to wszystko, to, co mówisz, staje się prawdą. To nie jest tak. To jest bardziej skomplikowane. To nie jest takie proste. Jakby to było tak, że to, co mówisz, staje się prawdą, to powiedz coś pozytywnego. Stało się nie. Na chwilę musisz pozwolić tej części ciebie się wyrazić. Musisz być w tym stanie, gdzie mówisz. Wychodzi to. Nie mogę, nie da się. Musi to wyjść. Musisz to przeżyć. Musisz pozwolić sobie to przeżyć. To jest trauma. To jest ładunek emocjonalny, który siedzi. Niech wyjdzie. Niech się rozładuje. Tylko, że musisz uważać.
Nie możesz za długo siedzieć na powierzchni, taka część ciebie, i zajmować dużo miejsca w twojej świadomości przez na przykład wiele dni, bo zniszczy ci życie. Bo jeżeli masz taką część siebie, która mówi, nie mogę, nie da się, ja nie dam rady, ja nie mam siły, to fajnie jest, jak się wyrazi, nie? Ale jak siedzisz w tym stanie i pozwalasz tej części zajmować dużo miejsca w twojej świadomości i działać, to ta część ciebie podejmie dokładnie te decyzje, używając swoje ciało, nie? Podejmie dokładnie te decyzje, które potwierdzą to, że tak jest, że nie da się, że nie można, że jest źle, że nie mam siły. Podejmie dokładnie takie decyzje, które to potwierdzają. Bo żyje w pewnym wymiarze, gdzie to jest rzeczywistość i będzie działała zgodnie z tą rzeczywistością, będzie wytwarzała tą rzeczywistość. Więc nie możesz za długo sobie pozwolić na siedzenie w tym stanie. Też nie powinieneś odpychać tego stanu. Po prostu, jak ten stan trwa, to powoli, powoli dołącza inne części delikatnie i dodaj tą część, która jest odważna. Dodaj tą część, która wiesz, że jest silna, że poradziła sobie w wielu sytuacjach, bo wiesz, że w życiu poradziłeś sobie w innych sytuacjach, że dodaj do niej. I to pomoże jej, może zmienić powoli trochę przekonania. Może teraz w marcu znajdziesz się w takiej sytuacji. Powiesz pewne słowa pewnej osobie, zachowasz się w pewien sposób, który zawsze nienawidziłeś. W sensie, jak patrzysz się, jak ludzie mówią pewne słowa albo zachowują się w pewien sposób, to zawsze mówiłeś, ale to jest okropne, okropne rzeczy robią, a to jest niefajne, to co zrobiła ta osoba. Może znajdziesz się w sytuacji, gdzie robisz dokładnie tą rzecz i jesteś w niesamowitym konflikcie wewnątrz siebie, bo zrobiłeś tą rzecz, którą nienawidzisz u innych ludzi i zrobiłeś to sam i widzisz to, że to zrobiłeś, i wewnątrz ciebie jest taki zgrzyt, taki konflikt, że nie możesz przełknąć to, że jesteś też tym, czego nienawidzisz, i tak nie mogę tym być, i pojawia się taka chęć na wyparcie, nie, że nie, to twoja wina, to twoja... Nie, masz taką część toksyczną, wyszła, weź odpowiedzialność za to, co zrobiłeś, bo to ty zrobiłeś, to jest część ciebie, bierzesz odpowiedzialność za każdą część ciebie, ty musisz wziąć odpowiedzialność za każdą część ciebie, weź odpowiedzialność za to, co zrobiłeś. Załam się, to może być załamujące, tak? Załam się, popłacz, jeżeli musisz. Załam się samym sobą, że ale się zachowałem, do pani jestem, kurczę, do pani. Jeżeli potrzebujesz tego, nie? Jeżeli czujesz takie emocje, pozwól im wyjść. I po chwili, nie odpychaj tej części, że wiesz co, ja tak naprawdę to nie jest tak, że ja to zrobiłem specjalnie, nie. Zostaw to, nie próbuj tak wepchnąć tą część. Masz taką część. Dodaj do niej bardziej dojrzałe części. Jak to naprawię? Jak sprawię, że ulepszy się sytuacja? Jak mogę wynagrodzić tej osobie tą krzywdę? Jak spróbować chociaż, tak jakby coś zrobić, żeby naprawić tą sytuację? Nie? Ale nie wypieraj się tej części. Wepchniesz ją, będzie się działa tam. Będzie działała, aż znowu będzie jakiś wybuch, gdzie wyjdzie nagle, w pewnym momencie bardzo intensywnie. Więc marzec może zderzyć się ze samym sobą. I to jest potrzebne. Po prostu w marcu poczujesz rzeczy i musisz je poczuć naprawdę, naprawdę. I pewne okoliczności się ułożą w twoim życiu, bardzo prawdziwe, muszą być prawdziwe, żebyś naprawdę poczuł pewne rzeczy, które musisz poczuć. Bo marzec, wiesz co chce zrobić? Wiesz co chce zrobić marzec? Marzec mówi ci. Chce, żeby ci było miło, nie? Ty mówisz tak. Chce, żeby było przyjemnie, nie? Ty mówisz tak. Marzec ci mówi, chcesz się czuć bezpiecznie? Ty mówisz tak. Chcesz, żeby było pozytywnie i fajnie? Ty mówisz tak. I marzec ci mówi, nie. Nie na to wszystko. Nie chcesz tego. Marzec ci mówi, wiesz co chcesz?
marzec ci mówi, ty chcesz wiedzieć. Wiedzieć. Nie wierzyć i myśleć, tylko wiedzieć, że gdy będzie negatywnie, gdy będzie trudno, gdy będzie ciężko, gdy będzie niebezpiecznie, gdy będzie groźnie, gdy będzie niemiło, gdy będzie nieprzyjemnie, poradzę sobie. Marzec chce popchać cię w miejsce, gdzie staniesz się tą silniejszą osobą, a nie po prostu będziesz miał efekty, tylko staniesz się tą silniejszą osobą. Bo wyobraź sobie, że jest osoba, nie? Która boi się niesamowicie odrzucenia. Nie? Pewien człowiek boi się bardzo odrzucenia, ma traumę związaną z odrzuceniem. Kiedyś w dzieciństwie pewna osoba została odrzucona i poczuła takie intensywne emocje, że one nie wyszły, bo nie mogła nawet ogarnąć tych emocji. Nie? Więc podświadomość. Jest ładunek emocjonalny i masz część w sobie, która się zatrzymała i tak, o, jestem odrzucony, jest okropnie, nawet nie radzę sobie z tym. I to jest tam. Masz taką część w sobie, straumatyzowaną. Odrzucenie? O nie, nie dam rady. Odrzucenie wiąże się z tym. Więc w życiu swoim chcesz nawiązać jakieś fajne kontakty, poznać ludzi, poznać jakąś osobę, wejść w związek i zbliżasz się do osoby. I boisz się tego odrzucenia. Niesamowicie. Ten twój strach, co sprawi, że zrobisz? Będziesz kombinował, żeby nie być odrzuconym, nie? Poczytasz sobie różne rzeczy. Jak sprawić, że ktoś mnie polubi? Jak sprawić, że nie będę odrzucony? Jak sprawić, że ktoś będzie mnie uwielbiał od razu, szybko? Jakie słowa użyć? Jak się zachowywać? Co powiedzieć? I zbliżasz się do osoby i zaczynasz kombinować i podejmować decyzje, żeby nie być odrzuconym. I w każdym momencie, gdzie zbliża się taki moment, gdzie możesz być odrzucony, gdzie pewna osoba zaczyna się tak oddalać albo patrzeć się trochę krzywo na ciebie, to od razu zaczynasz się bać i robisz rzeczy, żeby nie być odrzuconym. Może wchodzisz w związek i udajesz, ukrywasz prawdę, bo jak ujawnisz tą prawdę, to może będziesz odrzucony, więc nie kłamiesz, po prostu ukrywasz prawdę. Ale w pewnym momencie ta prawda zawsze gdzieś wycieknie, nie? Ta prawda się zbliża. Zbliża się ujawnienie tej prawdy, którą ukrywałeś, żebyś nie był odrzucony. I w pewnym momencie może znajdzie się w sytuacji, gdzie tym razem nie będziesz mógł ukryć prawdy. Tym razem, żeby uniknąć ujawnienia tej prawdy i ewentualnie bycia odrzuconym, będziesz musiał skłamać trochę tym razem, trochę skłamiesz, żeby to nie wyszła ta prawda. O, żeby nie być odrzuconym. I cały czas siedzisz i kombinujesz i cały czas karma, prawda zbliża się i cały czas musisz zachowywać się tak, żeby nie być odrzuconym. I wiesz, co robisz w tym związku? Przedłużasz ten moment, gdzie poczujesz te emocje odrzucenia. Bo wszechświat, kosmos, ewolucja człowieka polega na tym, że stajemy się więcej i odkrywamy prawdę i dojrzewamy i stajemy się silniejsi i więksi. Poszerza się nasza świadomość i nie możesz uniknąć tego procesu. To jest natura. Więc jeżeli siedzi w tobie ten strach i to odrzucenie, to ono będzie cały czas pchało i ty będziesz kombinował, żeby nie być odrzuconym i cały czas będzie pchało. Wykombinujesz coś, cały czas będzie pchało. Przedłużasz proces. I wiele razy ludzie wchodzą w związek, kombinują, zachowują się w pewien sposób, ukrywają pewne rzeczy, nie są szczerzy. Dzięki temu nie nawiązują prawdziwego kontaktu, a pragną tego. Jak chcą nawiązać prawdziwy kontakt, to widzą, że a, nie mogę całkiem powiedzieć prawdy, bo mogę, że będę odrzucony. Więc cały czas unikają i prowadzą się do punktu, gdzie w pewnym momencie będzie rozstanie, nie? Na przykład. W sensie przedłużasz proces, bo jak masz taki ładunek emocjonalny, jak masz taką traumę, to prędzej czy później poczujesz te emocje. Wyobraź sobie teraz człowieka, który może poczuć odrzucenie i radzi sobie z tym. Weź człowieka, nie? Który wie, że nawet jak będzie odrzucony, miał traumę, nie? Ale teraz przeżył te emocje, oswoił się, przyzwyczaił się, ta część w nim zaczęła dojrzewać, zmieniać się. I ten człowiek, nawet jak będzie odrzucony, to jest okej. Okay. Jak podejdzie do innego człowieka? Jak podejdziesz do innego człowieka, jak wiesz, że nawet jak będziesz odrzucony, to jest okej, okay, to poradzisz sobie.
jak szczery będziesz, jak swobodny będziesz, jak zrelaksowany będziesz. Nawet samo to, że się nie boisz tego odrzucenia, to sprawia, że jesteś jeszcze bardziej atrakcyjny, jeszcze lepsze efekty będziesz miał. Bo się nie boisz tego odrzucenia. Podejdziesz bardziej zrelaksowany, transparentny, bez spiny, bez strachu, nie będziesz się cały czas spinał. Bo wiesz, że nawet jak będziesz odrzucony, poradzisz sobie. I marzec to chce zrobić.